Rozpoczęła się budowa kolejnego Orlika w mieście. Tym razem nowy obiekt powstaje przy szkole podstawowej numer 2. Będzie to już czwarty Orlik w Nowym Targu. Do tej pory takie boiska powstały przy placu Ewry i za gimnazjum numer 1 oraz na Kowańcu. Na czas wakacji zaplanowano głównie roboty ziemne. Koszt całej inwestycji to około 1 800 000 zł. Obejmuje ona boisko do piłki nożnej, pokryte sztuczną trawą, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z masy poliuretanowej, budynek socjalny z szatniami i ubikacjami oraz plac zabaw tworzony w ramach programu Radosna Szkoła. Cały teren będzie oczywiście odwodniony i oświetlony. Gotowe boiska mają być czynne i dostępne zgodnie z zasadami, na jakich funkcjonują wszystkie orliki, czyli mają być ogólnie dostępne. Jak informuje Urząd Miasta w Nowym Targu, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 150 tysięcy złotych, bo tyle otrzymuje teraz samorząd, jeśli buduje nie pierwszego, a kolejnego orlika, a 333 tysiące złotych dostanie miasto z Ministerstwa Sportu. Wykonawca powinien oddać obiekt do końca października.